Jeśli podczas spowiedzi wyznam grzechy oraz dodam szczerze, więcej grzechów nie pamiętam, czy jeśli po jakimś czasie coś mi się przypomni, to szczegół, że niewłaściwie się do spowiedzi przygotowałem, to oznacza, że powinienem pójść jeszcze raz do spowiedzi, a jeśli męczą mnie różne negatywne wydarzenia z mojej przeszłości, z których już się dawno wyspowiadałem, co mam zrobić? Mam wrażenie, że mógłbym spowiadać się z nich wiecznie, z jednych i z tych samych. Co w tym przypadku zrobić? No właśnie, to są różne sytuacje. Proszę Państwa, jeśli ktoś zapomniał grzechu lekkiego, zapomniał, że... No po prostu grzechu lekkiego, że przeklął tam, bo mu się coś wyrwało, to nie musi iść do spowiedzi. Przy następnej spowiedzi dla upokorzenia swojego może to wyznać, ale to nie zmienia sprawy, że jest w stanie łaski uświęcającej, bo rzeczywiście właśnie po to jest ta formuła, więcej nie pamiętam, za wszystkie żałuję. Natomiast mi jest, przyznam Państwu, trudno uwierzyć, że ktoś by zapomniał o grzechu ciężkim. Że ktoś idzie do spowiedzi i zapomniał, że tu założył, że zapomniał, że opuścił mszę świętą w niedzielę, czy coś takiego. Jeśli by zapomniał, to w ogóle by świadczyło albo jej o kłopotach z pamięcią ogromnych, albo z chrześcijaństwem, że sobie lekceważy rzeczy bardzo poważne. Albo z napięciem jakimś, które no, przeżywa. Może coś takiego. Autor pisze, że są grzechy, z których by się wiecznie spowiadał. To jest trochę niebezpieczne, dlatego że Boże, on wierzy w to, że to wyznanie grzechów jest zasługujące na darowanie tych grzechów. Że jak ja będę wyznawał te grzechy, to ja będę bardziej zasługiwał na ich jakieś odpuszczenie. Natomiast, proszę Państwa, grzechów odpuszczenie my mamy ze względu na krew Chrystusa i na miłość Chrystusa. Jedna kropla krwi Chrystusa zgładziłaby wszystkie zbrodnie świata. Proszę Państwa, jedna kropla krwi Chrystusa zgładziłaby grzechy wszystkich Niemców i hitlerowców i nazistów w czasie II wojny światowej. I dlatego, jeśli ktoś mówi, nie, ja się muszę z tego wyspowiadać, nie, ja się muszę z tego wyspowiadać, tak jakby mówił, nie, bo ta kropla to jest nieskuteczna, ja jednak muszę to wyznawać wiele razy, to może mi to zostanie odpuszczone. Bracie, jeśli wyznałeś to raz szczerze i ksiądz ci odpuścił, to już do tego nie wracaj, bo to wracanie byłoby wyznawaniem niewiary w moc ofiary Chrystusowej. No tak, to już taki skrupulantyzm, który... No myślę, że jest pewnie bardzo chyba trudną sytuacją dla takiego penitenta, gdyż tak naprawdę to jest dosyć sytuacja, którą się w okrutny sposób traktuje. No tak, ale przede wszystkim jest to wyraz jakiegoś egocentryzmu, że jestem skoncentrowany sobie. Oj, chyba niedoskonale to wyznałem. Oj, chyba nie... Jezus mówi, bracie, ja już ci to odpuściłem, ale jeszcze nie powiedziałem, że to było o 7 rano. No tak, ale to może być takim zupełnie nieświadomym stanem, w którym ktoś nie potrafi znaleźć wyjścia z niego, jakaś no, wręcz nerwica natręstw, prawda, która... No, ja już tutaj w kwestii psychologicznej się nie będę wypowiadał, to oczywiście jest związane z psychiką człowieka. Mi chodzi tylko tutaj o wiarę, proszę Państwa, wielu ludzi gapi się ciągle na siebie, ja kiedyś już mówiłem o tym przykładzie węża wywyższonego, że Bóg zażądał od ludzi rzeczy bardzo trudnej. Nie gapcie się na dół, na kąsające węże, tylko podnieście wzrok do góry, na litość boską, tu węże syczą koło nóg mi, a ja mam się patrzeć do góry. Wielu ludzi nie widzi Jezusa, nie widzi Jego męki, tylko ciągle widzi swoje grzechy i pyta, jak ja mam z nich wyjść. Jak ja mam z nich wyjść? Proszę Państwa, jeśli wyjdziemy od lekarza, który mówi tak, jest już Pan po operacji, rana się dobrze zagoiła, wypisuje Pana, a ktoś mówi tak, pójdę teraz na Lindleya, jeszcze raz. Panie doktorze, chyba mam jednak coś, bo on mnie operował, ale to chyba ja coś jeszcze mnie tu uwiera. Proszę Państwa, jakbyśmy tak chodzili od szpitala do szpitala, niech pan doktor rozetnie, bo mnie tam coś strzykło, no. Proszę Państwa, to jest obłęd. No, jeśli ordynator mówi ci, dobrze jest, wyniki są dobre, to nawet jak nas strzyka, my nie polecimy do innego szpitala się spowiadać, tylko zaufamy ordynatorowi. Dlaczego nie ufamy Jezusowi, że na krzyżu zgładził wszystkie nasze grzechy, tylko chcemy po raz setny do nich wracać, analizować? To jest takie trochę zapatrzenie się w siebie. No, bo też chyba trzeba mocą Bożą umieć sobie przebaczyć. No, to jest też jeden chyba z problemów. To jest też jeden z problemów, że chcemy być perfekcyjni, że szatan nam wmawia, że ciągle jesteśmy winni. Ale ciągle, proszę Państwa, my ten krzyż mamy na łańcuszku, ten krzyżyk wisi w mieszkaniu, ten krzyż jest w kościele. Myśmy się, przepraszam za słowo, trochę otrzaskali z tym widokiem. Ja niedawno, to nawet Radio Józef wypuściło taką płytkę, 7 słów czy 7 audycję religijną o męce Pana Jezusa. Jak ja tego słuchałem, to po prostu było to przerażający, realistyczny opis biczowania Jezusa. Chryste Panie, że teraz nie użyję Słowa Bożego nadaremnie, jak Ty żeś cierpiał, żeby mnie z grzechów odpuścić, jaka to była ogromna miłość, żeby nas z grzechów uwolnić. Jeśli ktoś się nie patrzy na to, tylko się patrzy na samego siebie, to nigdy nie uwierzy, że te grzechy zostały odpuszczone. Ksiądz mówił o płycie 7 tajemnic. 7 tajemnic, tak właśnie.
To taki komentarz do listu Ona Bogdana. Ona była kiedyś z Ozonem bodajże wydana. To komentarz do listu Bogdana, do którego wrócimy już za chwilę.